Brat jest z wykształcenia polonistą, próbujecie, a ja jestem inżynierem po Politechnice Gliwickiej. Ponieważ nas to bawiło od dziecka, interesowały nas rzemiosła w ogóle jako takie. W takim wieku, powiedzmy, bezpiecznym, kiedy już pisklęta wypłynęły jako tako z gniazd i można było zaryzykować bezpieczeństwem rodziny, tośmy się swoim kopii zajęli takim chyba. Coś ciekawego? Jest w tym urok, który choćby na tym polega, że bierze się w rękę materiał oporny, no czasem skrajnie, i dość paskudnie w takim początkowej fazie wyglądający, a potem się z tego da robić rzeczy naprawdę interesujące. I to jest satysfakcja. Można powiedzieć, że satysfakcja jest non-stop, bo jest mnóstwo pracy takiej przy przygotowywaniu jakichś wyrobów, czy przy ich wykańczaniu, które są po prostu nudne, żmudne i uciechy z tego czerpać nie można bardzo, ale za to jak się popatrzy na ostateczny wynik, to ja sobie pomyślę, no, było warto może. Po urzędniku zostanie fura papierów co najwyżej i złe wspomnienia, natomiast po nas jednak parę rzeczy, które w mieście widać. Które w mieście widać i które się ludziom podobają, więc satysfakcja jest nie tylko dla nas, ale również dla ludzi ogólnie. Ludzić się nie będziemy na pewno. Zupełnie niemożliwe, nie do pomyślenia. No i to jest, poza wszystkim jest to też sposób na stare lata, bo co tu ukrywać, już jesteśmy obydwaj za półmetkiem. Jak Czesi duchotcy, nie? No, już mamy półmetek za sobą, już mamy skórki i wiem po niektórych znajomych, że ta starość bywa trudna bardzo, to znaczy nie mają ludzie pomysłu na emeryturę, nie bardzo wiedzą, co ze sobą zrobić i popadają w depresję i różne takie inne tam. I nie można od nich tego czasu odkupić albo pożyczyć. No więc właśnie. Gdyby go mają za dużo. Zupełnie nie wiedzą, co z nim zrobić. Natomiast my raczej narzekamy na brak czasu. Nieustannie.